Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Tak, ja na samym starcie sobie podmienię czary, konkretnie tu wrzucę bombardę. Krucja może zostać. Dobra, no i gadamy za mitem. Hello. Jak dobrze kojarzycie w poprzednim Hello, Amit. odcinku. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I do. I mean, A, I do. o to chodzi, dobra. Speak it? Is this to do with the goblin I saw you in Wracając. Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. No właśnie, He o could use your Lodgoku, help with bo w something. poprzednim He's waiting odcinku for me near a po goblin line. opanowaniu Would zaklęcia you be willing to transmutacji, które help? uważam, że Of ma course. ogromny How potencjał exciting. I mean, w walce. well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. No i przy okazji If it dowiedzieliśmy helps, się o he's a dwóch friend rzeczach. of Pierwsze, Sirona's. Sebuś Good to chce z hear. nami Good to pogadać, co za hear. tym idzie, może If nowe Sirona zaklęcie trusts him, then niewypaczalne. I feel Liczę na much to. better. Dobra, Lodgok idziemy. is waiting. Should we No. go? Of course. I just want to No i check przy the okazji pronunciation mamy, of a couple of dowiedzieliśmy key się terms first. podobno, że plan So z I will lead hełmem you there. Lockdoka nie wypalił. Podobno. Revelio. No i mamy się udać z nim, jakby z Lockdokiem w sensie, i wprowadzić w życie nowy plan. Czy zadziała? Nie wiem, ale ja dalej, szczerze powiedziawszy, mu nie ufam. Przeteleportuje się, będzie prościej. Mam nadzieję, że on się umie teleportować. Jak nie, to ma problem. Umiesz się teleportować? A, rozumiem, że ty będziesz na mnie po prostu czekać na miejscu. No dobra. To już się nie martwię, jak on będzie na mnie czekał. Staram się jak najniżej lecieć, żeby jak największą prędkość mieć, bo zawsze o tym zapominam, że... Przecież... Czekaj, co on miał? Z ciekawości. Przecież im niżej lecę, tym Hello, Mr. Semi. szybciej What lecę. can I do for you? What do you have for sale? Czyli tutaj jeszcze będzie dużo do roboty What w can tej I help you with today? wioseczce, skoro... Ah, yes, a wonderful choice. Skoro mamy pytać go o plotki i tak dalej. Serio? Dwa soki z pijawek dla ciebie kosztują 150 zeta? Jesteś jakiś niepoważny człowieku. Nie, ja tych nie używam. Hope to Tylko see you sobie again kupiłem sometime. wigenówki, bo wigenówek zawsze nie za wiele, prawda? Im więcej wigenówek, tym lepiej. O dobra, teraz tutaj przy ziemi tuż, to ja cisnę. I czemu ja lecę ścieżką, skoro przecież jestem na miotle, mogę lecieć jak chcę. Gdzie cały czas klikam po prostu dopalacz. Nie trzymam go, tylko cały czas go klikam. Cyk. I to jest skuteczne, uważam. O wiele bardziej niż przytrzymanie dopalacza. Bo w taki sposób lecę non-stop na przyspieszonym, a wcale nie tracę dużo dopalacza właśnie. Co to jest? A nie wiem, nieważne. Pisałem, że żabojad, skoro jesteśmy przy wodzie. Te żaby. Na szczęście żabki nie są szybkie, mnie nie dogonią. Jest jakaś jaskinia, proszę bardzo. This place has seen better days. Teraz ja. Kurde, co tak dużo wrogów tu? This could prove dangerous if I'm not careful. Dlaczego to się przemieszczało przez chwilę? Wiecie co, ja mu za grosz nie ufam, temu Lockdogowi. Revelio. Nie wiem, czy mu kiedykolwiek zaufam. To jest goblin. Goblin mnie zawsze może oszukać. Czeka jeszcze sześcior. Tylko muszę tam skoczyć jakoś. No i klasa światowa. Fajnie, jakiś epiczek. Obstawiam, że słabszy od mojego, no ale zawsze epik, prawda? Tu już nie ma nic więcej. No, słucham cię, Lockdogu. Witaj. Anne is getting Czekaj. worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Dobra. Meet me outside of Feldcroft, near the Czyli catacomb. mamy dwie misje z sobą jednocześnie. Tak? Bo nie rozumiem. Czekaj. I have some promising news about the Aha. location of the O! Hebridean dragon friend and where to Super. return her you know what.
Meet me in the town circle in Hogsmeade. Super, czyli mamy i możliwość prawdopodobną nauczenia się jakiegoś. Imperio! Jest nagroda Imperio! Ja po tym lecę od razu do Sebusia i olewam tą popi na razie z tym czarnym hybrydzkim. On smok poczeka. A friend who speaks gobbledygook najpierw z nimi. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Jak chcę cię zamknąć z klifu. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Earthgot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Powinieneś był się tego spodziewać. You said this would repair the chasm. Wiecie co? Jest taka muzyczka, jakby to brzmiało, że zaraz mi Ranrok wyjdzie zza pleców. Taki wstęp do jakiegoś final bossa. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrok's. Renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Tylko Logdoku streszczaj się, bo ja muszę iść nauczyć się Imperio. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean repositories? No właśnie. Large, magically fortified receptacles. Aha, no dobra, chyba że tak. Ranrok recruited others to help me locate the repositories. No ale nie wyszło, tak? Anywhere that was connected to five names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannock and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? Jest, tylko he cares about what they contain. No for centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even nieprawidłowo, skoro Ranrok jest tak potężny, bez różdżki, to jakbyście wy używali różdżki, to by było przewalone dla świata. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. Naprawdę wątpię. He is determined to take it for goblin kind. But here comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Tak. Chyba. O Bagalio. Nieważne. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. I well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects. Czyli jednak nie umiesz gadać. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak. To wzięliśmy i wplątaliśmy. I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher. Nie możesz z nami wejść do kopalni, tak? A to dlaczego nie możesz wejść? No właśnie. We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. No właśnie, co? No właśnie, o co chodzi z tymi drzwiami, co? The door will not open while the eye can see. A, no dobra. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard teraz tak sobie pomyślałem, że może te chesty działają tak samo? Te takie, wiecie, chesty z okiem, ja może muszę być niewidzialny, żeby je otwierać? Dobra, czyli przygotowujemy się na cichą akcję, tak? Bombarda tu się nie przyda. To się przyda, to się przyda, może być. I obstałem, że będzie ciemno, więc zamiast transmutacji, chociaż chcę przetestować transmutację, to ja może wezmę o tak i zamienię Defindo. Nie, nie Defindo, Crucio zamienimy sobie z Defindo, o. Ale jestem tak nieprzygotowany na walkę, jak mam to robić po cichu, że to jest hit. Zakręcie niewidzialności. Lumos. The door is looking at us. No, już myślałem, że ten geniusz się nie zrobił niewidzialnym. Dobra, czyli cała misja, rozumiem, po cichu może być.
certainly prepare one for reality. A real goblin mine. Ale tak się, mój drogi, nie ekscytuj, bo robimy cichą akcję, nie? Pamiętaj. To sobie pozbieram. Jak dają, to wiesz. Tu mi ktoś zaraz wyskoczy. Cicho bądź. Mój drogi, ja rozumiem, że ty się ekscytujesz, że jest tak jak goblina. Ale jak nas zobaczą... Cicho bądź. Jak nas ktoś zobaczy... To mamy przewalony. Ktoś nas może zobaczyć, bo ty się odzywasz. No dobra, ale trzeba mu akurat przyznać, że ta winda jest fajnie zrobiona. Szybko na Defindo. Szybcie. Dalej gada o tych kopalniach. Tam będziemy szli potem, okej. Okay. Czyli najpierw tu. Co, nie musimy się niewidzialni? Na razie? Załóżmy. Bo ja potrzebuję w takim razie wszystkich zaklęć różnych. To jeszcze zamiast tego weźmiemy może Leviosa. Ale już teraz jestem tak nieprzygotowany. To hit. A, okej. Okay. Fajnie. Torba i eliksir. Czyli to nie było wcale niezbędne. Tam pojedziemy znowu w górę, czyli tam. Na razie rozumiem, że nie musimy być niewidzialni. Chyba. Nie tak, nie to. O. Chodź. Skok. Już słyszę. Goblina, więc już się... Dobra, ty sobie poradzisz. Okej. Okay. Nie chcę z nimi walczyć, jak nie muszę. Jak nie muszę z nimi walczyć, to nie chcę z nimi walczyć. Jednak mnie widzi. No dobra, to zaczynamy zabawę, co? Nie ma co się bawić w skradanki, szukanki. Kurde, raz i patrzcie to. Ej! Ale, ale bezużyteczne jest to. Masz skrócie. Dobra, czyli nie ma co używać nawet tego. Czekaj. Nie ma co tego zaklęcia używać, jest bezużyteczne. Kurde, chyba nie. No. Unik! Czy musisz? Serio, muszę go podnieść. Robimy... Unik! Ledwo. No, nie żyjesz. Krucio, unik! I Defindo. To też jest z okiem, tak? Ale się zawiodłem na tym. Ja myślałem, że to jest potężne zaklęcie. A to tak, czekaj. Tak i tak. No i super. To jest tak bezużyteczne? Serio? Zapomniałem. Czemu to jest tak słabe? Chyba, że po prostu mam zamienić w tą beczkę i nie atakować. Chyba, że tak. Jednak wolę chodzić z incendium. Nie ten guzik. Ale w ogóle patrzcie, jakie mamy fart, nie? Tyle misji różnych mamy teraz fajnych. Będziemy mogli i do smoka iść. I mamy się nauczyć Imperio. To do smoka bym poszedł w ostatniej kolejności, wiecie? Najpierw bym pomógł Sebusiowi. To najpierw tu na górę.
A, no dobra, są. Się chcecie jaki. Ale patrzcie jak to. Patrzcie jak go zrobię, pa. Niech mi się. Czekaj, 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 patrz, 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 patrz. Pi! Ale dostał ładnie. 1300 punkcików. Nie żyjesz. Krucio. Podejść i nic tam nie wytąpi. Co to jest, białe czy niebieskie? Są białe przedmioty? Dobra, nie ekscytuj się i mów co to znaczy. Nie wiem, to mogą budować. Znając Ranrocka, to jakąś machinę oblężniczą, czy coś w tym guście. Wiecie co? Chcę pozbierać wszystko i nic nie przeoczyć. Okej. Tam jest czas. Tu jest czas, ale... Tu nie mogę wejść po schodach nijak. Tu też nie ma żadnej skrzyni, którą bym mógł przesunąć. Tam jeszcze jest worek, czekaj, pominąłem coś. Worek, worek, worek. Zbyt kręta jest ta kopalnia ich. O, ile tam jest tych kwiatków. Dobra, tu już mamy wszystko. Tu chyba też. Zbyt kręte to jest. Już nie wiem, gdzie ja biegnę. Dobra, jeszcze tu nie byliśmy w ogóle. Dzień dobry. Są gdzieś wrogowie? Nie ma. Na razie tu na górę. Po nic tu przyszedłem, po prostu mogłem tędy szybciej zejść, okej. Okay. Ale krzyczą. Dobra, już widzę. Wiecie co? Warto było powiększyć sobie ten zasięg Rebellion. Jeśli przetłumaczę to korrektnie, i myślę, że jestem, to budują coś Rebellion. Ale co? Dojdę do bottom of tego, co oni budują tutaj. Tam już widzę, że nie ma co się skradać, więc po prostu robimy klasyczną rozpierduchę. Raz. Tyk. Tyk. Krucio, to szybszy i jeszcze z Nisembia. No to zaczynamy karambę. O kurde, co to jest? Uwierz, mam pojęcie, już tyle razy z wami zabierałem. Hej, nie, to Bifindo jest tak mocnym zakręciem. Podzielę damage'u bezpośredniego. Prawdopodobnie najpotężniejsze zakręcie, jakie mam. Który to strzelił? Tamtym. Nawet go. Bifindo i krucia. I giniesz na czarno. Ale dostał hita. Dobra, czekaj, lewy osad trzeba go podnieść. Tyk i zbitnij do... Tak, najwięcej, bo 296 damage zadaje. Nie żyjesz. Jeszcze? Ale cię podniósł. Proszę. Jeszcze dwóch jest tam. Tyk i pyk. Ojej. Ała. Czemu nie dostałeś damage'u? A co to jakiś goblin bóg? Że jesteś niezniszczalny? Bywało gorzej, racja. Na szczęście ci gobliny są prawie bezużyteczni, więc można łatwo sobie z nimi poradzić. To podpalimy, co z tego mamy? Nie wiem. Tam jeszcze Akio, czekaj. Co z tego mamy? Możemy tędy przejść.
To wygląda jak jakaś komnata walki z bossem, a jeszcze tam było przejście. A co prawda mam 9 eliksirów wigenowych, to będę mógł się śmiało bić. Z bossem jakimś. Ty już nie mogę przejść. Ciekawe. Tam jeszcze na górę jest jakoś A, tu są schody, okej. Cyk. To jest. Tu dwa widy. Dobra, tu się szykuje walka z bossem. Skąd wiem? Bo... nie dawaliby nam tyle eliksirów wigenowych bez powodu. Po prostu byśmy tyle eliksirów nie dostali. Mogę wejść? Mogę. A, to jest po prostu przejście do tego czyścika, tak? Chyba tak. Tak, to jest przejście do chesta. Do chesta jednego. Kolorowy szalik w paski jest lepszy, ciekawe. Zaraz sobie zobaczymy. Czekaj. Wyposażenie. Akcesoria na szyję. No ale ten jest legendą, nie? 51 ofensywy i kły. No ale kły są bezużyteczne. Ten ma 56, to wolę ten. Już tak wyglądam jak taki wymaksowany ludzik z Minecrafta. Ale ja się w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że mi się odcinek podobał. No co mogę powiedzieć? Czemu nie idę dalej, bo już długo trwa ten odcinek. A jestem prawie pewny, że będzie zaraz walka z bossem. Więc nie chcę, żeby ten odcinek trwał po prostu 45 minut, nie? W kolejnym odcinku obiecuję, że tam już pójdziemy, ale ja się pożegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia i cześć!